What? Zwolnienia. Jeśli opcja jest wyłączona, zimowie nie będą zwalniani w ramach redukcji etatów? Nawet nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Ogólnie musimy dołączyć również do zajęć pozalekcyjnych. Mamy do wyboru dwa: harcerka i klub teatralny. Czemu przed chwilą miałam wrażenie, że powinien być jeszcze balet? Nie wiem. Ale nie, chyba nie było czegoś takiego. Chyba zaczniemy od harcerki, a potem zrobimy klub teatralny. Czekajcie, to działa przez weekend, a to w tygodniu? Teoretycznie moglibyśmy zrobić oba w takim razie naraz chyba. Zaraz zobaczymy. Też nie wiem, bo to działa na zasadzie tych karier. Więc nie wiem, czy możemy mieć kilka. Gdzie to było? Dobra, no to po szkole spróbujemy. A ja z wami się w ogóle witam, bo jeszcze się nie przywitałam, tak? O, patrzcie, śnieg zaczął padać, bo go włączyłam. Zapomniałam, że włączyłam ten śnieg, no ale już go włączyłam ponownie. Także jest dobrze. Czy byś mogła dalej zdobywać przyjaciół, bo fajnie by było, żebyś miała więcej tych znajomych na piżama party. No i co my zrobimy z tobą, Jim? Ty to nie masz zbytnio, jakby ja się nim w ogóle nie zajmuję. Pozwalam mu robić, co chce. Czy on przypadkiem nie zdobył tej cechy sportowej? A nie, myślałam. No nie wiem, jakoś sobie niech żyje chłop. Nie lubi tańczyć, ale sam siebie tańczy. Chyba ma to sens. Okej, Trisha wróciła do domku, jej! Okej, ona jest w sumie głodna, więc w pierwszej kolejności jakbyś mogła sobie zjeść jakieś resztki. W sumie to byś Jim mógł coś tu pogotować może nam. Na później się przyda. Podaj obiad. Czyli się nie da dwóch naraz. Czyli musimy najpierw przejść jedno w pełni, a potem kolejne, okej. Dobra, no zaczniemy od tego harcerstwa. Po prostu nie chcę nakładać zbyt dużej presji na dzieci, co jest miłe. Nie, nie bierz resztek, tylko... O, kluski z czosnkiem. Zjadłabym kluski z czosnkiem. To czemu tu ciągle jacyś przypadkowi ludzie po moim domu chodzą? Aaa! Okej. Okay. Nie spełniamy tych. Ja w ogóle już nie pamiętam, jak to się wszystko robiło. Okej. Okay. Okej, myślę, że towarzyskość będzie łatwo zdobyć. No bo nie będzie najgorzej raczej pozdobywać, także jakoś sobie poradzimy. Dosyć szybko, myślę. Okej, i co ty masz tutaj do zrobienia? Aha, zdobyć sprawność i to okej. Dobra, no to jak sobie zjesz, to tak, w pierwszej kolejności trzeba odrobić lekcję. Ja chciałabym, żeby spróbowali tak się pouczyć jeździć tym rowerem. Więc może jak zje, to niech spróbują. Jeszcze raz poproś Sima Mini Jim. Dobra, stary, skończ chwilowo gotowanie. Masz użyć swoje dziecko jeździć rowerem, come on. O, Jenny przyszła. Ale sorry, Bemory, nie mamy czasu na ciebie. Aha, po prostu sobie i tak weszła do nas do domu. Halo. Dobra, chodźcie może na zewnątrz oboje. Podejdź tutaj.
podejdź tutaj. Dobra, i teraz. Po prostu Jimmy nie chce pomóc. O, czekajcie, coś się dzieje. Muszę to uwiecznić na zdjęciach. O, wyglądała taką przestraszoną. Gdzie jest kijek do prowadzenia roweru? W ogóle jakie to jest urocze, że ten rower ma ten... światełko. Up! Wjechała w płot, wjechała w płot! Cieszy mnie to, że ogólnie osoby tworzące tą grę wreszcie wyczaiło, że my chcemy właśnie takich interakcji. Czekam na samochody i naukę jazdy samochodem. No. Okej, teraz po domu jeździ. O nie, przejechała przez ścianę. To w ogóle nie ciekawe, jak długo ona musi jeździć, żeby się nauczyć. O nie, nasz zwierzak się starzeje. Szkoda, że on bardziej jakoś nie biega za tym rowerem, wiecie. Tak, żeby było bardziej realistycznie. Ale i tak, cute, cute. O nie, jazda na rowerze jest trudna. Czy zawsze będzie tak trudno? Radzisz sobie całkiem nieźle. W sensie mało pedałujesz, ale... Kiedy dorosnę, chcę zostać ninja. Co muszę zrobić, żeby zacząć się przygotować do wymarzonego zawodu? Zacznij ćwiczyć sztukę skradania, kup strój ninja. Zacznij ćwiczyć sztukę skradania. Bez tego nie możesz zostać ninją. I co z tym rowerem wyszło? No tak nic. Chyba nie za wiele się dzieje. Ej, John Cena tej. Prawie, że. Widzicie? Prawie John Cena. Ale nie wiem, czemu grzebała nam w śmieciach. Trochę to takie... dziwne. Dobrze. Jeszcze ona musi lekcję odrobić w ogóle. No jeszcze się nie nauczyliśmy jeździć rowerem najwyraźniej. Czyna, co ty tu... I czemu? Dosłownie, my tu powinniśmy chyba sobie jakiś alarm założyć, bo wszyscy nam przełażą po prostu w domu. Mamy składność naukową zrobioną. Możemy zdobyć tą sprawność? Tak, Jebzi! I dostaliśmy awans, jesteśmy harcerką gry. I mamy podręcznik harcerstwa, super. Dobra, idź do spanka. Nie wiem, Jenna tak sobie wbiła sobie zajrzeć. A teraz stoi pod drzwiami. Jakby why not? O nie, dzisiaj jest zimowa fiesta, a my jesteśmy nieprzygotowani. Gdzie my wstawimy tu choinkę? Moglibyśmy w salonie może ją wstawić zamiast tego stołu. Czy u góry chyba też mamy to do składania tych klocków, chociaż nikt tego nie używa. Ale... tak, no. Dobra, to pozbędziemy się tego. Choinka. Czekajcie, chciałabym taką... nie pamiętam, gdzie to jest. Taką, co można ustawiać. Powinna być jakaś kategoria, po prostu takie dekoracje sezonowe.
Ale to by musieli też tam zrobić wreszcie update. Halloween. Bo te Halloween, co mamy w grze, jest beznadziejne. Co nie, ja nie widzę, gdzie jest ta choinka. Jeszcze raz. Choinka. O. O, możemy ją wstawić, co prawda. Prawdopodobnie zablokuje nam komputer, ale to tylko na okres świąteczny. Co my jeszcze potrzebujemy na święta? Prezenty to możemy pod choinką. Czekajcie, odpalmy sobie te cztery pory roku. Ale chyba nie ma nic takiego szczególnego. No prezenty, no to tak jak mówię. Moglibyśmy jakoś tam podekorować szczególnie, ale tak się nie chce ozdabiać tutaj tego domu. Tym bardziej, że nie szczaiłam, że już jest tak zima do końca. Nie, dobra, wystarczy nam choinka i zrobimy przyjęcie do tego i nara. W sensie zaprosimy po prostu Jenny i Jenny. Czy oni idą jutro do szkoły? W sensie one? Fajnie by było, jakby zrobiła może w prezentach im te bransoletki przyjaźni. Ja też tak chyba można tylko jedną nosić z kimś bransoletkę przyjaźni. Właśnie nie pamiętam, jak to działało. Nie no, chyba idzie do szkoły. Zresztą ma dostępne dni wolne 3. Może nie pójść do szkoły. A nie, jest święto, okej. Okay. Nie można tak od razu mówić, dobrze. Czemu ty jesteś smutny? Brak rodziny. Bo to się twoja córka tutaj jest. No to fajno tutaj do niej. Popraw humor. Zapytaj, czy zasługuje na prezent. Ty czemu jesteś spięta? Jak ja mogę im zmienić tą dynamikę rodziny? Strasznie mi to wkurza. Stawiałem się, kurczę, ta dynamika taka ten i o. Dobra, stwórz bransoletkę przyjaźni, taką w różowe serce. Dobra, już. Posprzątaj. Dobra, i możesz też przygotować jakieś jedzonko na później. Prawda, nie umiesz piec, ale w sumie fajnie by było może jakieś takie... Chociaż czekajcie, jak to się robiło, bo teraz jest ta opcja, że można gotuj właśnie z... No to może tak zrobimy, że upieką razem ciasteczka i w ogóle to by było takie cute. To możesz na razie przyrządzić po prostu jakieś danie potem na później, jak Jenna i Jenny przyjdą. Sałatka z arbuza, wow, kiedy to dodali? Beef Wellington z niby mięsem. Może dobra, zróbmy coś takiego, ojej, nie to, takiego bardziej w pensji. A, ty zrobiłaś już tą bransoletkę? Tak, okej. No właśnie, bo to jest żywy mięsie, nie? I oni mogą tylko jedną bransoletkę nosić. No dobra, no to... Dobra, to kontynuuj ten obrazek. Jenna... No to idź z nim na randkę, co mnie się pyta, że jestem twoim synem. Wygląda to jak prawdziwe mięso. To miało być niby mięso. Powiedzmy, że dla Jenny i dlatego po prostu namaluję obrazki w prezencie i gotowe.
Ale tam się zrobił, chociaż nie, bo Wellington to jest chyba takie w cieście, co nie? Jak w u Gordona Ramsaya, tak. Fancy. Tylko na razie nie jest tego, tylko schowaj do lodówki. O, jaki ładny obrazeczek się robi. Piękny. Schowaj do wyposażenia. Czy już ci się odblokowała tamta... Pewność? Nie, czyli jeszcze pewnie musi kilka razy coś tam porysować. Co ty jesz? Aha, okej, ciasto, już myślałam, że mi tu... Eleanor, zostaw mnie w spokoju! Dobra, gotuj z Trisha. A ja mogę im wybrać, co oni gotują? Mogę, okej. No ja w sumie pomyślałam, że fajnie by było, żeby oni takie coś w rodzaju deseru jakiegoś zrobili razem. Możemy zrobić ciasteczka, brownie, churros. Tęczowe brownie, to tak, w sensie one są chyba z posypką po prostu, to brzmi tak bardzo ciasto świąteczne. Bułeczki dniowe, jagodowe. Racuchy z dżemem jagodowym. Kiedy te wszystkie rzeczy tutaj doszły do gry? Widać, że ja tutaj mało się w to zagłębiam. Nie, mi się to brownie najbardziej podoba, że takie wiecie. Także zapraszam was tu. Do gotowania. O ile to działa. No. Hello, gro. Halo. No może pan sobie tu pójść, bo nam pan miejsce blokuje? No ale czemu on sam gotuje? Halo? A co z Trishą? Na tym polega gotowanie wspólne, że ona po prostu stoi i się patrzy? Czy po prostu coś mi się źle zatrybiło? Pewnie się coś źle zatrybiło, wiecie, to Simsy. Okej, no... Nie wyszło to do końca tak, jak chciałam. Może spróbujmy jeszcze raz, czemu by nie? Gotuj z Trisha, proszę bardzo. Może też po prostu kwestia tego, że ta kuchnia jest zbyt ciasna, nie wiem. I zróbcie... Co bym z tym zjadła? O, chałka. No, hello. Wydaje mi się, że jak z tego co pamiętam, to ona powinna jakby uczestniczyć w tym gotowaniu. Ale może... Okej, dobra, coś robi. What? Oh my god, that's cute. Okej, muszę zrobić zdjęcie. Na tym stołeczku stoi. Okej, okay, spadła jej na ziemię, butem podniosła, nic się nie stało. A Jim co robi? Też gniecie ciacha, dobra. No, ale to jest cute! Okej, okay, no to się cieszę, że tym razem zatrybiło. Okej, okay, coś się chyba zepsuło. No dobra, no to już niech sam sobie upieczy tą chałkę do końca. Ta teraz będzie chciała tylko na tym rowerze jeździć. Mogłam jej nie kupować, w prezencie by dostała na święta. Czekajcie, dobra, zorganizujmy to przyjęcie świąteczne. Nie mogę?
Okej, muszę po prostu nim to zrobić, dobrze. Tu nie ma czegoś takiego, że właśnie takie przyjęcie świąteczne? Nie, chyba. Dobra, to zróbmy przyjęcie domowe, tylko tak. Teraz. To niech gospodarzem będzie Jim. Goście. Tak. Dobra. To jak przyjdzie Jenny, to byście mogły może ubrać razem. Odup. Dobra, nie wiem, żółto-białe. O, jest Jenny. Czy ona jeszcze chyba nie dotarła, albo nie przyjdzie. Ona lubi się tylko zakradać do nas w nocy. A dobra, nie, też jest. Wejdźmy, one mają takie letnie stroje, te imprezowe. No dobra, niech sobie tam dekorują. Ładne to ciacho, zjadłabym taką chałkę. Ale umieścia, dobra. Czyli jak teraz zrobić, żeby tu prezent... A, umieść startę prezentów pod choinką. A ty się wymień... tą bransoletką, czekajcie, jak to się robiło. Wymień się bransoletkami z Virginie. No teraz spróbuj umieścić te. Wymieniły się? Trochę mała ta sterta prezentów. Dodaj prezent. Ale gdzie? Gdzie ona poszła? O, cute. Besties. Teraz wręcz babci też prezent i wręcz jej. A nie możesz tego obrazka jej dać? To wręcz jej tablicę sprawności harcerskich. Może jej się przyda. Dlaczego ten znowu gotuje? Ten to by tylko gotował. Dobra, idźcie otworzyć może te prezenty razem. Wszystkimi. Też pewnie ktoś się nie zatrybi, ktoś nie pójdzie, ale... No chyba Jenny już się... A nie, dobra, wraca. A nie, już się zepsuła chyba. Otwórz prezenty, proszę bardzo, raz, dwa. Uwielbiam po prostu to, nie? Chyba, czekajcie, może po prostu... A dobra, nie, zatrybiło się. Trisha dostała zestaw kolejkowy, wagon towarowy. To będzie jej skarb. Okej. Okay. Ceramiczny słoik z ciastkami dostał. No powiem wam, że no nie do końca to wyszło nam, ale no trudno. Dobra, wyciągnij może jakieś jedzonko z tej lodówki. Dla nich wszystkich. Ja nie wiem, po prostu robienie jakichś imprez świątecznych jest zawsze trudne. Zwołaj na posiłek potem. Mikołaj przyszedł! O my God, Mikołaj! Ludziska, opłożył nam prezent. Przyjazne powitanie. No Mikołaj sobie oczywiście do naszego komputera poszedł. Jak żeby inaczej. No idź, idź szybko do Mikołaja. Wręcz prezent. A jak można było poprosić o prezent? Czy on sam siebie daje prezent?
Daj mi prezent, Mikołaju. Dobra, no nie wiem, jak to się robi. Mam to gdzieś. Trudno, Mikołaju. Nara. Oh my gosh! Trisha czuje, że rusza jej się ząb. Prawdopodobnie wkrótce wypadnie. Jeśli będzie dotykać go językiem albo umyje zęby, proces ten z pewnością się przyspieszy. Trisha może też chwycić byka za rogi i wyciągnąć ząb własnoręcznie. Przestraszona? Strach przed potworem. O. Ruszający się ząb. Oh my god, to cute. No chodź jej tutaj, opryskaj potwora z poduszka. I połóż ją spać, proszę cię bardzo. Ciekawe, czekajcie, ja mogę tutaj nacisnąć, żeby właśnie ruszała ten ząb sama czy coś? A, już poszła spać. To rano zobaczymy. Pomóż Trishy przy projekcie, to może udałoby się to skończyć, gdybyśmy mieli z głowy. Bo poprawiłyby się dzięki temu jej stopnie na pewno. Jakby tyle do zrobienia, że ciężko mi, przyznam szczerze, trochę nadążyć za tym wszystkim momentami. Czemu jesteś dla swojego ojca niemiła? Przeproś go. On ci pomaga przy projekcie, a ty co? To skłania do refleksji. Jim wydawał się zachwycony rozmową z Simką o imieniu Trisha, zwłaszcza gdy poruszali poważniejsze, skłaniające do refleksji kwestie. Dobra rozmowa to taka, która angażuje umysł. Czy to może oznaczać, że Jim lubi głębokie przemyślenia? Okej, no. Niech sobie lubi, co tam. Czemu by nie? Jenna, może chcesz nam pomóc przy projekcie? Co trzy pary rąk, to nie jedna. Też tu widzę, że bardziej oni coś tu grzebią. A dobra, no też zaczęła. Jej, skończyła swój projekt. Superansko. To teraz możesz się zająć sobą trochę. Chociaż zostańcie jeszcze najlepszymi przyjaciółkami, bo się przyjaźnicie. To możesz iść sobie zjeść, bo byłeś głodny przecież. Jak ta choinka ładnie tam wygląda. No, hala, zatrybcie sobie tą przyjaźń. Jej! Super. Aha, bo ona tego obrazka nie wzięła, nie schowała do kieszeni. Pewnie jej to skreśliłam. Nic dziwnego, że nie mogła tego dać w prezencie. No dobra, no trudno się mówi, nie? Okej, towarzyskość, jesteśmy już w połowie. Dobre uczynki to jest tyle dopiero. Dzielenie się? Aha, dobra, nie prezentuj właśnie, okej. No dobra, no bliżej niż dalej. A właśnie, mieliśmy spróbować, że jak umyję zęby, to jej wypadnie ten ząb. O kurczę, ups, ona jest dosyć zmęczona. Małe dzieci mają tylko jedną pozę. No trudno, niech będzie. Noc szaleństw.
Na którym ty zaczynasz jutro harcerstwo? Na 14. To w sumie dzisiaj mogłaby zrobić takie, wiecie, nocowanie. Ups, musisz iść do szkoły, bo już się spóźniłaś. Tylko jak to się teraz organizuje? To piżama party? To jest ta wizyta z noclegiem? A nie, tu jest piżama party. Tylko nie wiem, czy to by nie musiała robić ona, no bo on nie zna tych dzieci. A nie, pojawiły się, okej. No to zróbmy piżama party na 19. I u nich w domu. I okej, mamy zaplanowane, ale tutaj sobie chyba skończymy tą część. I w następnej części wtedy będziemy mieli już piżama party. Także dziękuję bardzo za spędzenie tego chaotycznego zimowego święta ze mną. I do zobaczenia następnym razem. Pa!